19 września 2023 roku. Dzień dobry. Słuchajcie się, drodzy, w hasła z Biblią na co dzień. Psalm 62, 9 werset. Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Oraz w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 12 werset. Stało się w tych dniach, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A Abraham J. Heschel tak pisał o modlitwie. Modlitwa jest odpowiedzią na Boga w ten sposób, że człowiek kieruje ku Niemu swoje drogocenne jestestwo, wylewa przed Nim swoje serce i oddaje się Mu do dyspozycji. Głębia modlitwy wtedy jest osiągana, kiedy człowiek ponad swoimi radościami i smutkami zadomawia się w Bogu i Jego miłosierdziu. Już po wakacjach. Nie u wszystkich, ale myślę, że u większości czas mocno przyspieszył. Gonitwa, praca, a urlop dopiero za rok. Sprawy w urzędzie, dzieci do szkoły, podręczniki, wywiadówki, rady pedagogiczne, projekty, spotkania od rana do wieczora. A w kuchni kto jeszcze zrobi obiad? Kiedy znaleźć w ogóle czas, żeby to wszystko posprzątać? A kiedy wypocząć? Chce się od tego uciec. Uciec! Bóg ucieczką naszą, czytaliśmy. Ale jak? Kiedy nie ma czasu. Jak mam uciec do Boga, kiedy mam się modlić? Spędzić chwilę sam na sam ze Słowem. Obowiązki, praca, nauka, każdego to dotyka. Każdy chce uciec, no ale gdzie? Gdzie? Na górę. By spojrzeć na wszystko z góry, zdystansować się, odetchnąć świeżym powietrzem. Na górę, by stracić zasięg sieci telefonicznej i mieć czas na słowo. I uciec na górę, tak jak Mojżesz na górę był poznać prawo, śladami Chrystusa, na górę, by tam słuchać Jego błogosławieństw, śladami Noego, na górze, gdzie odnalazł pokój, śladami Eliasza, gdzie szukał schronienia, śladami Piotra, Jakuba i Jana, by poznać prawdę o Mesjaszu. Na górę. Każdy musi mieć swoją górę, swoje miejsce. A i ty ją znajdź. Byś miał gdzie uciec do Pana.